pozycja. Ale radzi sobie z wbiciem znakomicie. Uznanie ze strony Szymka Błażeja zupełnie uzasadnione. Chociaż jeszcze jeden trudny strzał, o tyle dobrego, że z dobrym kątem na brązowej kuli. Świetnie z tego korzysta. A teraz wystarczy już tylko zagrać na stopa. Tak jest, no i dziesiątka na pierwszy punkt. No i mamy 1-2. Biała do dyspozycji Szymona Błażeja. No i jest ta pozycja do trójki, no ale taka daleka od wymarzonej, z tej prostej przyczyny, że ten kącik może nie jest idealny. Zwłaszcza, że tam jest ciasno, jeżeli chodzi o szóstkę, ósemkę, dziewiątkę, dziesiątkę. No ale na razie, ojej, to było bardzo złe zagranie Szymona. Tak źle wyprowadzony kij przede wszystkim, coś czego nie widzieliśmy w jego wykonaniu. Zbyt często przynajmniej. I Krzysztof Kaczmarek, no teraz bardzo trudna bila przed nim. Mógłby ją wbić, mógłby naprawdę popisać się tutaj fajnym zagraniem. Ma na to szansę, a wierzę, że i stać go. Oto właśnie jak go stać, może zobaczymy powtórkę. Z bandy na takim dystansie. To dobrze świadczy o tym, że mimo wszystko, choć niektóre zagrania zrywa, to jednak ta pozycja przy stole w jego przypadku jest dość stabilna. A to jest przede wszystkim fundament jakiegokolwiek rozwoju, zwłaszcza u juniorów. Teraz to roz troszeczkę więcej błędów skradło się w poczynanie zawodników. Oj, fatalnie teraz Krzysztof Kaczmarek. No i teraz otwiera się szansa i na kombinację, i na
rozpracowanie tego układu delikatnie i to jest chyba dobra decyzja. Tak, udało się fajnie to skontrolować. Jeszcze teraz jedno takie zagranie, może jakiś parking na 9-10. No nie, chyba chodziło raczej o szukanie teraz kombinacji, ale efekt całkiem niezły w wykonaniu Krzyśka Kaczmarka, bo uwalnia sobie szóstkę. I bardzo pewnie, naprawdę rośnie nam tutaj fajna generacja młodych zawodników. To będzie kombinacja, czy też zmieści się tam ta dziewiątka? Nie, jednak bardzo przytomnie, na 2 do 2. Ładną sekwencję zagrań zaprezentował nam teraz Krzysztof Kaczmarek. I zasłużenie doprowadza do remisu. Kolejna partia, no, jest Krzysztof Kaczmarek przed szansą, no, ale myli się teraz dość nieoczekiwanie na dwójce i to nie zostawia jeszcze zagrania dla Szymona Błażeja. Przypominam, stawką tego pojedynku jest pozostanie w turnieju, no, przegrany już żegna się z dziesiątką. No i myślę, że na razie, oczywiście to jest zupełnie takie nie na miejscu stwierdzenie, ale myślę, że obaj panowie są już po tych mistrzostwach przynajmniej względnie usatysfakcjonowani. Kaczmarek już z medalem, Błażej o medal się otarł. No jak na debiutancki start, to bardzo dobry wynik. Zachodzę w głowę, czy coś ciekawego zdarzyło się także w innych pojedynkach, w innych kategoriach. Teraz dobry ten save Szymona Błażeja. Wydaje się, że w klubie Focus, gdzie swoje pojedynki rozgrywają juniorzy starsi, sędzia Marek Karlikowski uciął sobie drzemkę na jednej z tych mega wygodnych kanap, bo sytuacja tutaj ani drgnęła od co najmniej godziny.
teraz pytanie o pozycjonowanie do siódemki jest kluczowe dla tej partii. Zdaje się, że widzi tam miejsce Krzysztof Kaczmarek, tak jest, ładnie, przytomnie, no może troszeczkę mocniej, w zasadzie trzeba było tutaj zagrać mocniej, żeby ta pozycja do ósemki była lepsza. Zapewne teraz pokażemy Państwu, znaczy teraz, po tym pojedynku pokażemy Państwu mecz do awans do ćwierćfinału. I tak, Maciej Kozakowski, Wójcik, Klepacz, Sząszor, jeszcze z rywala nie zna, Kazimierczyk, Zieliński. I teraz tutaj popełnił błąd. No i to się może skończyć fatalnie, bo trzy proste kule ma Szymon Błażej. Grecka na pół schod onią. Grecka z podwójnym sterem. Jeśli się da. Tak, albo cała może być z podwójnym sterem, jeśli się da. Grecka na pół schod onią.
Znowu wracamy z komentarzem do gry taktycznej. 3 do 2 prowadzi Szymon Błażej. I bardziej niż to, że Błażej prowadzi, fakt, że mecz jest wyrównany, bo ktoś musiał prowadzić 3 do 2, dobrze odpowiada predyspozycjom zawodników. Ojej, teraz miało być lustro, miało być kombi, a wyszedł faul. No i dobrze, że ta piątka jeszcze jest po drodze do szóstki, bo to upraszcza sprawę. Tam w tle widzimy Tomasza Krzysztofika, a wynik możemy najwyżej zgadywać. No dobry tutaj ten kącik, chyba całkiem niezły dla Błażeja. Otwierał sobie i to był błąd. Myślę, że nie przyłożył się do pozycjonowania na piątce. Gdyby tam miał bardziej centralny kąt wtedy mógłby sobie spokojnie wyprowadzić białą do szóstki. Teraz myli się na dublu. No i coś przestał widzieć te bile chyba Krzysiek Kaczmarek, bo to nie pierwsza w ostatnim krótkim czasie taka jego pomyłka. Dużo siły w tym zagraniu, za dużo, gdzie biała zostanie na stole. No proszę bardzo, rokietnicy nas oglądają, Karol VII, jak jedziesz Krzychu. Oj, to nie o to chodziło. Miał być safe za dziesiątkę, ale naprawdę konsekwentny i uporczywy jest w tym stawianiu safe'ów Szymek Błażej. Widać, mają dobry plan z Tomkiem Błażejem, jego tatą, na te mistrzostwa. No jest, ostatecznie. Troszeczkę rozczarowany takim obrotem spraw zawodnik Starnowa. No ale taka dziesiątka, wyzwanie na remis. Przypominam, gramy do 5 wygranych partii. Oj, niewiele zabrakło, ale pełne ryzyko i ono zostanie raczej skarcone. A zatem 4 do 2.
Słychać mnie? Cieszę się. W każdym razie, no, Krzysztof Kaczmarek poprosił o przerwę. No i ciekaw jestem, czy z niej skorzystał w jakikolwiek sposób. Rozbicie zapowiada się na całkiem niezłe, chyba że nic nie wpadnie. Faktycznie, ale ładnie rozbiegły się te kule. Zobaczymy powtórkę. Szymon Błażej prowadzi 4-2 i to już jest spora przewaga, w meczu do 5 zwłaszcza. Ciekaw jestem, czy znajdzie jeszcze patent na Błażeja Kaczmarek. Na razie, no i znowu save, konsekwentnie. To jest właśnie, dobrze świadczy o Szymonie, bo jest pewna kategoria kul, które Szymon próbuje wbijać i zwykle to się udaje, czyli ta kategoria jest dobrze sprecyzowana. Jest kategoria takich bil, przy których Szymon nie podejmuje żadnego ryzyka, szuka sejfa, z którego głównie wychodzą odstawne, ale i tak to przynosi określony efekt. I ten taki rytm gry, sejf, wbicie, jest dobrym pomysłem. A imponujące jest to, że Szymon potrafi trzymać się tej strategii, nawet będąc debiutantem na Mistrzostwach Polski Juniorów. To naprawdę... Oczywiście nie licząc jednej odmiany sprzed roku. A teraz Kaczmarek, no tak, ma też takie, jakby to określić, preferencje nastawienia, taki troszeczkę obrażony gwiazdor, który stara się jak najszybciej rozpracować układ. No i czasami to się nawet udaje. Oczywiście nie twierdzę, że jest kapryśnym zawodnikiem, bo to miły młody człowiek. Zobaczmy powtór. Tak, to miły, proszę bardzo, miły młody człowiek. W tym momencie padały te słowa. No nic. Ja nie wiem, dlaczego nas to bawi. Mnie i Janka Niewęgłowskiego, którego teraz Państwo nie słyszą. Tak, na pytanie, właściwie uprzedzając pytanie, Janek nadal ma skręconą kostkę. Także na studniówkę, czy też na bal maturalny zaprosić go nie można, ale może później. I choć znowu się troszeczkę podniósł, popisał się Kaczmarek kolejnym pewnym wbiciem. Oj, jest chyba lekko zirytowany ten młody zawodnik z Rokietnicy, bo nawet na tamtym poprzednim zagraniu widzieliśmy dokładnie, jak najpierw wyprowadził całe ciało, a potem dopiero kij przy uderzeniu. No oczywiście wyprowadzenie ciała nie powinno mieć miejsca, bo to na dłuższą metę raczej się nie sprawdza. Miałem powiedzieć, że gra w dobrym tempie. I teraz co? Czyżby poszukał dubla, czyżby zaryzykował, czy może nadal konsekwentnie? Tak jest. Nadal bardzo konsekwentnie i za to brawo. Zwłaszcza, że chyba udało się postawić niezłego sejfa. Czy o to chodziło? Czy coś takiego zapowiedział? Nie. No i cóż. Zdaje się, że ostatnie chwile w turnieju, czy też, no kant by się teraz przydał. Przydał się ten kancik jednak Szymonowi Błażejowi. Troszeczkę tak bez kontroli przed chwilą wbijał tę ósemkę. Jest 9, no i 10 na mecz, szanowni państwo. Przypominam, Krzysztof Kaczmarek, jeżeli tak się sprawy potoczą, czyli przegra, no to pożegna się już z 10, a Szymon Błażej gra dalej. Wielkie brawa dla obu zawodników.